o wyprawce, ale nie dla niemowlęcia, tylko dla umarlaka. I taki dzisiaj mam temat wystąpienia. Porozmawiamy o tym, co zrobić, jak przygotować zwłoki i właśnie dlaczego jest to ważne, czyli o wszystkich rytuałach, które, uwaga, mógł znać Mickiewicz. Dlaczego mógł znać? Dlatego, że szukałam różnych danych, które dotyczyły wzmianek właśnie z Litwy, z Żmudzi, z terenów dzisiaj polskich właśnie, które mogły pojawiać się już od XVIII i XIX wieku. I tym się zajmiemy. Problem z tym wystąpieniem jest taki, że ja się bardzo cieszę, że to nie jest konferencja taka czysto naukowa, i bo nie jestem w stanie zweryfikować tego, co pisali ludzie, których czytałam. Na końcu będzie bibliografia. Mam ze sobą także książkę o obyczajach Dmochowskiego, chętnie ją pokażę, to jest przedruk z 1860 roku. Już jej tutaj nie ciągnęłam, ale tam na końcu jest, będzie można ją zobaczyć. I to jest już taki czas życia Mickiewicza mniej więcej. I on tam opisuje od 1700 roku właśnie, co trzeba było zrobić, żeby umarły, był naprawdę umarły, a żeby później nie przychodził, czegoś od nas nie chciał. I tym się zajmiemy. Ja sobie pozwolę odstawić berło. Czy już mogę, Igorze? Dziękuję. Może je położę. Będę się działa chyba, bo będzie dużo cytatów. Tak, wszystko mi działa. Dlaczego w ogóle zajmujemy się dzisiaj tymi dziadami? Dlaczego Mickiewicza one mogły fascynować? Dziady jako obrzęd dotyczą najbardziej zrytualizowanego elementu ludzkiego życia, czyli właśnie pochówku. Odkąd zaczęliśmy mówić o duszy, to już ważne było to, jak mamy odprowadzić tego zmarłego. I moje wystąpienie będzie podzielone na informacje najpierw o rytuałach, później o wyprawce. Później zajmiemy się kąpielą, czyli jak wykąpać albo co zrobić, żeby duch się nie wykąpał, kiedy my nie chcemy, oraz o karmieniu. I to, co jest istotne, to to, że zarówno żywi, jak i umarli potrzebowali tego obrzędu dziadu, przynajmniej tak to wierzono, że umarli nam przynoszą różne prawdy życiowe, między innymi różne nauki moralne. No a my możemy... A my po prostu pozwalamy im jak najbardziej, jak najlżej przeżyć, się umrzeć i odejść, pożegnać się z naszym światem. Przepraszam z rozkojarzenia, ale już chyba mamy wszystko po przerwie. Mamy. Ostatnia posługa. Ostatnia posługa jest bardzo ważnym elementem i warto sobie myśleć o tym, jak dzisiaj żegnamy zmarłych i też właśnie o tym, jak to wyglądało w XIX wieku. Dlatego, że dzisiaj chyba głównie myślimy o instytucji takiej pamięci przeszłości. Wiadomo, że do Europy idziemy tylko z naszymi umarłymi. To już Maria Janion, która krąży tutaj jako duch razem z nami od początku, wielokrotnie powtarzała. I tak samo tutaj istotne będzie też ten element pamięci, tego przodka, którego wracamy. Ale także musimy pamiętać, że ten przodek nie wiadomo jaki wróci. Znaczy dusza jest ideą, która niekoniecznie jest dobra. Po przejściu w zaświaty my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki ten nasz bliski będzie, więc lepiej przezorny, zawsze ubezpieczony, troszeczkę sobie pomóc i jemu pomóc. I między innymi trzeba w tych wszystkich rytuałach będzie być dobrym dla duszyczki i bardzo ostrożnym, ponieważ inaczej nie wiadomo, co nas spotka, na przykład może stać się takim dybułkiem i w nas wejść. Ale o tym będę mówiła jeszcze później. Tu mamy o tym, że też ta pieśń bardzo nam pomaga w odejściu. W szkołach z reguły omawia się epicedium, czyli tę pieśń żałobną, którą mamy w 19 trenach Kochanowskiego, gdzie przechodzimy przez cały proces żałoby. Zatem żałoba ma też bardzo ważny aspekt psychologiczny. Jest związana też ze złością, z cierpieniem, później z uwielbieniem zmarłego, ze złością, a w końcu przechodzimy do tego pogodzenia. I to wszystko wyśpiewywane mamy w pieśniach. Ja dzisiaj też będę cytowała jedną z pieśni z Podlasia z 1860 roku i widzimy w tych pieśniach, to będzie widoczne, bo wszyscy w szkole mieliśmy dusza z ciała wyleciała, jak bardzo mamy przerobione te elementy średniowieczne w twórczości romantyków. I teraz tak, bywa, że dusza nie chce opuścić ciała.
Już tutaj troszeczkę Mikołaj ci o tym wspominał, że można było wtedy zorganizować kąpiel. Kąpiele duszy, których jeszcze później będę wracała, to jest bardzo intensywna sauna, która nie pozwala oddychać, więc można szybciej się pożegnać z osobą, która cierpi na przykład przed śmiercią. Ale na przykład też mamy dość tak symbolicznie powiedziane, że jeżeli zmarły długo odchodzi, nie może ta dusza opuścić ciała, a on leży na przykład w kołdrze z piór, tak, to trzeba go położyć na groch. Wiadomo, że jest tak niewygodne, że dusza sobie szybko pójdzie. To była jedna z metod, jak można ulżyć w konaniu. To, co istotne, dusza, to chyba mamy w następnym slajdzie, dusza ulatuje źrenicą, ale także ustami oczywiście, dlatego zmarłemu później zamykano usta i oczy i stąd mówi się o tym, że on już wyzionął ducha. Dodatkowo robi się też taką uchronę, żeby jeżeli zamkniemy oczy zmarłemu, żeby on nie patrzył na żyjących, ponieważ ściągnie ich ze sobą w zaświaty. Wiadomo, że jeszcze chcemy pożyć troszeczkę, więc musimy się zabezpieczyć. Ciekawe jest to, że w Małopolsce przywiązywano, my wiemy dlaczego przywiązywano ludziom brodę, dlatego że się automatycznie otwiera, ale wierzono, że właśnie dlatego, że jeżeli się otworzy, to jeszcze jest to wyzionięcie ducha, jeżeli poczujemy, no to możemy je złapać i wtedy też, nie wiadomo, możemy stać się umarłymi. O tym będzie jeszcze wielokrotnie tutaj powtarzane, że umarłym można być za życia, bo upiorem można być za życia. Każdy, kto się urodził na przykład z podwójną duszą, tak miał i tutaj warto się zastanowić, co tam się dzieje na przykład z Kordianem. No i tak, jeśli jednak te usta były otwarte, to odczytywano tę wróżbę, że na pewno kolejny domownik zaraz też umrze, że to mógł być, no wtedy nie wierzono, że wirusy, ale właśnie ta śmierć, ona lubi nas brać zbiorowo. I też, żeby nie patrzyła osoba zmarła, kładziono jej na powieki kamienie albo pieniądze. Kamienie głównie w Niemczech, a w Bukowinie pieniądze już u nas też były. Znamy ten motyw bardzo dobrze z różnych mitologii. Dusza człowieka jest nieśmiertelna i zła, więc otwierano okna. Wyjmowano na przykład snopki siana ze strzechy po to, żeby ona mogła właśnie, dusza z ciała wylecieła i poszła, a nie krążyła po domu, bo jeżeli będzie krążyła po domu, to też znowu może nas przyciągnąć. I w niektórych miejscach, żeby ona nie atakowała domowników, na przykład w Borowinie, w okolicach Głuska i Buchawy, otwierano także budynki gospodarstwa domowego. Wszystkie naczynia także, ponieważ w nich mogła się ukryć ta dusza, więc wszystko, każdy pojemnik, który miał wieczko, musiał być otwarty, kiedy ktoś konał w domu. No i też przy wynoszeniu ciała trzeba było na przykład w niektórych miejscach, tu znowu z Bukowiny przykład, budzić nawet pszczoły, bo jeżeli nie, to wszystkie poumierają. Że ta śmierć tak się lubi przyczepiać, musimy dać jej ten przewiew. Jest to oczywiście bardzo symboliczne, będziemy tutaj wielokrotnie odwoływać się do takich symboli jak powietrze, woda, żywiołów, tak, czy ogień, czyli takich podstawowych, jakie człowiek po prostu zna. Jak przygotować umarłego? Szaty pośmiertne. Już u Kochanowskiego mamy, że musi to być ta licha tkaneczka, tak, z reguły lniana, ale bywało z tym różnie. W ziemi sieradzkiej kobiety chowały swoje ślubne ubrania, weselne ubrania, ślubne ubrania, bo tutaj czytam, to chyba Bruckner był, albo Dmuchowski właśnie, ponoć nie ma człowieka szczęśliwszego niż ten, który może umrzeć w ubraniu weselnym. Mało kto się w nie mieści, to prawda, ale tam z tyłu nie widać, czy zapięte. Co więcej, będę mówiła o tym, że wszystko musi być rozpięte, więc to też istotne, że tutaj mogą być gołe plecy. Upiory, które też przychodzą w noc transgresji, powracają, niektórzy wierzyli, że mają na przykład czarne plecy, to też można symbolizować to, że to był taki element, na który już nie patrzyliśmy, czy jest wystrojony. Albo też plamy. Możliwe, możliwe. Tak?
W Ukrainie kobiety chowały na ten cel na przykład w skrzyni także różne swoje ozdoby, takie jak różne łańcuchy, uwaga. Łańcuchy też symbolizują, my to znamy z opowieści wigilijnej, że dusza chodzi z łańcuchami, czyli to wszystko, co ją obciąża. Więc już trzeba było zbierać za życia, bo jak nazbieramy sobie za życia, to później możemy to, rozumiem, że puścić, już przepracowaliśmy. Ale ważniejsze jest to, że nawet gospodarz mógł przygotowywać sobie sam trumnę i deski na trumnę, po prostu dbano już za życia o ten element pochówku. Szycie śmiertelnicy. Każda kobieta wiejska na Polesiu Wołyńskim przygotowuje sobie na śmierć koszulę lnianą, fartuszek, a także letnik czerwony domowej roboty i kawałek płótna, którym obejmuje całą trumnę. I w przygotowaniu takiego ubrania pośmiertnego ważne było też, by nie zrobić żadnych węzłów na nitce, to jest dość ciekawe, ponieważ umarły po śmierci, po pierwsze, zawsze jeszcze czuje dość długo, w to jeszcze wierzono, to także grzechy tego umarłego przyczepiają się do tych węzełków i obciążają duszę, ona nie może ulecieć, więc każdy supełek jest problemem. Zatem jak szyto w takim razie? Robiono to tak, że kiedy szyto śmiertelnicę, która z reguły była długości 7 łokci, to może być oczywiście symboliczna ta siódemka, nie mógł jej przygotowywać nikt z domowników, bo jeżeli by uronił łzę, to będzie kolejne obciążenie dla duszy, to też ciekawe. Nie można było tej nitki po szyciu odgryzać zębami, bo stąd się bierze ból zębów, ale nie można też było zrobić tego właśnie supła, który obciążał, w którym się gromadziły grzechy. Zatem przy tym śmiertelnicy wisiały nitki z igłą. To był niezakończony ten ściek. Ale jeżeli ktoś na przykład urwał sobie tę igłę, to doczytałam się, że ona noszona przy sobie zapewniała antykoncepcję. Istotne też było to, żeby nieboszczyk nie dotykał ubrania ustami, zębami, bo wtedy stanie się upiorem. Do tego jeszcze będę wracała, bo bardzo dużo takich kadrów mi przypomina to, że no jednak małe dzieci bardzo często coś mielą, ten materiał, który mają, tak? Więc bardzo często też dzieci, które rodziły się chociażby z włosami, też będą uznawane za upiory. Jeżeli dziecko też bardzo chętnie ssało materiał, bo to normalne przecież w rozwoju, że wszystko sprawdzamy też i bierzemy do buzi jako mali ludzie, to też mogło symbolizować, że trzeba mieć, brać tutaj... Tak uważać na to dziecko, które się urodziło, bo może to być upiór. W Poznańskim ubierano zmarłego w białą, nową, całą koszulę. To już też mówił o tym Mikołaj, bo gdyby był chowany w starej lub podartej, rodzina by zmarniała, dlatego tego nie robiono, więc trzeba było dobrze wyszykować osobę umierającą. No i ta koszula, w której chowamy osobę zmarłą, nie może należeć do nikogo z domowników, w ogóle do nikogo z żyjących, ona jest szykowana dla tej osoby. Jeżeli umierało dziecko, to jego matka chrzestna ubierała je w koszulę i kwiatki, ale na przykład w krakowskim musiało być to dziecko na boso. W kurpiach była to na przykład koszulka i czepeczka z jednym kwiatkiem. Trumny przyozdabiano oczywiście też barwinkiem, wieloma roślinami wtedy. I to, co jeszcze istotne, szykując zwłoki do pochówku, trzeba było je zawsze umyć, ubrać. I kiedy to się robiło, nie można było przyglądać się tej osobie nagiej, osobie zmarłej, dlatego że zmarły się wstydzi. To jest też bardzo ciekawe, jak cały czas wierzono, że on czuje, że on jest tutaj z nami i będzie o tym jeszcze więcej, między innymi o tym, o czym się rozmawia z osobą umarłą. Tak, żeby nie było właśnie wstydu, tak. I jeżeli chodzi o obuwie, z tym bywa różnie. I w okolicach Pińczowa na przykład wkładano zmarłym na nogi płócienne skarpety, te trupięgi leśmianowskie. W Poznańskiem zwyczaj przychodził od sąsiadów z zachodu i chowano już zmarłych w butach. W Prusach wkładano do trumny parę butów obok zmarłego, nie zakładano ich. Na Mezowszu pilnowano, żeby te buty nie miały żadnych podkówek, żeby też się szybciej spaliły w drodze do sądu ostatecznego. No oczywiście tutaj jeszcze jest ten motyw żelaza wbijanego gdzieś w but, tak samo w trumnę. O tym też już zwracał uwagę na to Mikołaj. Na Białorusi chowano jednak boso, bo z butami zmarły to by chodził i chodził. To są cytaty. Istotne jest także to, jak my mamy ułożyć zwłoki.
W domu układa się zwłoki na przykład na terenach Rusi, głową do miejsca z obrazami świętymi, nogami do progu i drzwi. Często wystawiano także ciało w sieni, to jest ten motyw przejścia, bo wierzono, że dusza nie od razu opuści ciało. Na Mazowszu i w Krakowie kładziono umarłego na przykład latem właśnie w sieni albo w stodole, no i zimą trzeba by było w izbie na ławie wyłożonej słomą. Istotne jest też to, żeby podczas pogrzebu rozdawać różnym ubogim chleb, dawać im jałmużnę, ponieważ uwierzono, że oni są takim odzwierciedleniem duszy umierającego. Te dziady cmentarne, chyba dzisiaj jeszcze nikt o nich nie mówił, to też będzie bardzo ciekawy aspekt, bo na przykład dziady cmentarne, to taka jeszcze dygresja, które pojawiały się wokół cmentarzy w czasach zadusznych, też trzeba było im dać jałmużnę za to, żeby oni modlili się za duszę naszego zmarłego, ponieważ wierzono, że też w nie wchodzą nasi umarli i trochę sprawdzają, czy my o nich pamiętamy. Między innymi dlatego później czytamy, że nawet początki XX wieku bardzo dużo osób, powiedzielibyśmy w kryzysie bezdomności, w czasach święta zmarłych właśnie przebywało w okolicach cmentarza. Jak można wyszykować zwłoki? Dziewkę na cmentarz niosą młodzieńcy, parobka, dziewice. Tutaj trochę w to wątpię, szczerze mówiąc nie wierzę w ten aspekt, ale wiele z nich jest ze znakiem zapytania, ponieważ to, co istotne, że w tych wszystkich rytuałach, o których mówimy, zlewa nam się to, co jest napisane w różnych broszurkach, o których jeszcze będę mówiła, takich druków ulotnych, powiedziałabym też ulotnych, ale niskich lotów. One są druki grafomańskie, często tłumaczone z różnych języków, które bardzo szybko się rozprzestrzeniały na wsiach. Tak przynajmniej piszą znawcy tematu. Czy faktycznie tak było, nie wiemy. Czy Mickiewicz miał te druki? Być może one były znane. To były takie ulotki, które straszyły właśnie o tym, że ludzie staną się na przykład upiorami, jak ich przygotować. Z tymi drukami bardzo będzie walczył Kościół, ponieważ Kościół będzie wykluczał ideę upiora, za to bardzo chętnie będzie mu straszył piekłem i wszystko będzie sprowadzał do tego, że ta dusza na przykład, czy właśnie jakieś symbole wierzeń ludowych, one pochodzą od czarownic, czyli prosto od diabła, ale ten upiór nie ma tak naprawdę żadnego związku z diabłem. On idzie inną drogą, skoro upiorem można być za życia. Upiorem może być osoba odrzucona przez społeczność, osoba, która nie rozwiązała różnych spraw, albo ta, która wyglądała troszeczkę inaczej, zachowywała się troszeczkę inaczej już za swojego życia. Na przykład rodziła się z podwójnym zestawem zębów, co oznacza nie, że naprawdę jak wiem, jak czerw w Dune. To nie tak. Raczej wystarczyło, żeby jakiś ząb na przykład był skierowany do środka. To już często ten ząb usuwano, żeby w okolicach nie mówiono, że ten ktoś jest upiorem, że jest strzygoniem. Nawet dzieci, które rodziły się z włosami, ja takie urodziłam, też były strzygoniami. Tak? To trzeba już tak uważnie trzeba patrzeć na to dziecko. Więc tak samo tutaj, czy to jest prawda, na ile się naukładały nam różne wierzenia, na fikcja literacka, trudno dzisiaj nam orzec, bo po prostu nie mamy dowodów. Wszystko, co jest pisane, gdzieś się miesza, wymienia. Jakbyśmy nawet czytali Brücknera, no to jest po prostu przykład za przykładem i jedne drugiemu przeczy, chociaż mówią o tych samych rejonach. Ale tak mogło być. W latach 60. jeszcze niedawno moja mama pamięta, że wystawiano zwłoki w domu. Moja mama jest z Podlasia, więc to był też taki naturalny rytuał związany z pochówkiem. I no, czyli nadal to mamy, chociaż jak czytamy, okazuje się, że właściwie już ten obszar, że już taki zwyczaj zaginął i że już tak nie żegnamy. To nieprawda, no bo moja mama ma dość żywe wspomnienia. U chucułów dziewczynie kładzie się wianek z barwinku na głowę, do tego rózgę weselną, czyli ucięty wierzchołek świerka ozdobiony białą wełną. Głowę dziewczyny też przyozdabia się białą wełną. Żbudzini bardzo też przestrzegają, czy dziewczyna ma ruciany wieniec latem, a zimą mirtowy. To są wszystko cytaty. Po umyciu umieszczano ciało w trumnie stojącej na ławie, na podwyższeniu, by każdy mógł się schylić i pożegnać ze zmarłym. Stąd w wielu językach mam wrażenie leżeć na desce czy do grobowej deski. Już rozumiemy dlaczego. Tu się kończy.
na tej grobowej desce. Zmarłego trzeba było umyć, to teraz o tym, w ramach szykowania, w łaźni, wziąć jego tę białą koszulę, posadzić go na stołku i nawet często z nim pito, i uwaga, pito z nim zdrowie. I tu mam cytaty: ja do ciebie piję, miły przyjacielu, i czemuś umarł, wszak masz swoją miłą oblubienicę, dziadki, bydło, przyjaciół i wszelki dostatek. Czyli można było mu nawrzucać, że jak mógł tak nas zostawić. Trykowski pisze, że pito do zmarłego na dobranoc i kazano mu pozdrawiać krewnych na tamtym świecie. Obchodzono się z nim po ludzku, ubierano w szaty, dawano siekierę nawet, koło szyi nawet dawano woreczek, w którym wkładano mu kilka groszy, wiadomo, na drogę trzeba dobrze mieć w podróży. W grobie dodawano chleb z solą i konewkę piwa. W trakcie pochówku odstraszano demony wymachiwaniem nożem, żeby nie przyszły i go nie wzięły, żeby on też do nich nie dołączył. Przy zwłokach, kiedy się czuwa, nie można zasypiać. Budzono nawet na żmudzi dzieci, a to dlatego, że każdy miał anioła stróża i oni są bardzo nam potrzebni w momencie psychomachii. Kiedy nasz zmarły odchodzi, to znamy na przykład z pieśni o Rolandzie, tak? Kiedy zmarł, Roland był dlatego wzorem, bo on od razu wyciągał rękę do nieba. On nie pozwolił na to, żeby jakiekolwiek demony przyszły go kusić. Ale z reguły na ilustracjach średniowiecznych mamy pokazane, że zbierają nam się różne demony i sakiewką trzęsą przy zmarłym. No i te biedne aniołki nie mają co zrobić. Kiedy wszyscy domownicy zbiorą się przy zmarłym i będą czuwać, to każdy ten ma, przyprowadza swojego anioła stróża. No to jest jak gra. No. Musimy wygrać między innymi liczebnością. Więc dlatego wszystkie, nawet dzieci, nie mogły spać, bo toczyła się walka z demonem. Śpiewano pieśni nabożne wtedy, przez całą noc. To też ważne, że dopóki śpiewano, dopóty zmarły nie powstawał. A my chcieliśmy go naprawdę pożegnać, bo nie zależy nam, żeby ktoś z naszych znajomych powrócił, bo tak już powiedzieliśmy, prawdopodobnie dusza jest zła. I pieśni dziadowskie w okolicach 1840 są tymi współcześnionymi pieśniami średniowiecznymi, o tym wspominałam, i tutaj mam pieśń z Podlasia. O mój smutku, mej żałości, ala, ala, duso moja, odetchnij se, długość spała. Gdzieś ona moja robota, 7 miar płótna leży w grobie, o tym mówiliśmy, o tym 7 miarach. Nędzny jałmużny nie dawał, nie ceniłem Bogu liczby, strasny młot w piersi bije, dusa nie chce wynieść, syje. Tak dusza siedzi po prostu w szyję, trzeba jakoś uwolnić tę duszę. O dusycko, drogi kwiecie, nie masz nic milcego w świecie. Bierz się dusu do spowiedzi, daj kapłanom do swej wiedzy, wyjdź ze dusa z krwawym potem, bo co mnie dziś, to wam potem. Tak? Czyli śpiewamy pieśń, żeby ta dusza jak najszybciej opuściła to ciało, żeby kapłani też pomogli w tym odejściu. Jest ta jałmużna, no i liczymy na wsparcie Boga. Musimy pożegnać już konającego. W ramach wyprawki dla umarlaka w grobach kobiet umieszczano igłę, nici i nożyce. No dobrze, że nie garnki, no bo to tak brzmi. I patelnie, prawda? Troszeczkę tak to brzmi, ale rozumiemy, że wykonuje ona swoje zadania. To widocznie postrzegano tak, że to było dla niej ważne zadanie. Może to nawet lubiła, dlatego że bardzo często do grobu zmarłego wsadzano te przedmioty, które były mu bliskie. Po co? No po to, żeby nie wrócił po nie. Jeżeli ktoś był, czytamy nawet na terenach Ukrainy, o Łemkowie na przykład, że wsadzano wódkę, tytoń lub tabakierę, zależy co kto lubił, też właśnie po to, żeby nie wracał po to, bo jak jest, wtedy nie wierzono, nie znano tej nazwy, ale jak jest uzależniony, to będzie potrzebował, to już żeby był z nim spokój. Tutaj jest ciekawy cytat, oczywiście nie dotyczy to czasów Mickiewicza, ale historia jest dość znana. Ja ją przywołam. W 1329 na Litwie, gdy Gedymin umarł, to jego synowie Olger, Kiejstut i Jawnut prowadzili ciało, śpiewając pieśń, wyliczali cnoty zmarłego, a w Wilnie urządzili mu pogrzeb. Stworzyli wielki stos sosiny, ubrano zmarłego w najlepsze szaty, dano mu szable, włócznie, sajdak z łukiem, parę hartów, konia żywego z siodłem, sokoły. Teraz już wybucha wszystko. To jest jak AI. Zaczynamy od obrazka i nagle już jest wystrzał. Najwierniejszego sługę związano go z reguły, bo jakoś nie chciał odchodzić. Podpalili wszystko i wrzucili do ognia także pazury rysi i niedźwiedzi. To była ochrona, żeby można było, jeżeli jednak przeżyje, drapać w trumnę. Te paznokcie jeszcze będę tutaj wspominała. Oraz broń nieprzyjaciela oraz jeńców, akurat niemieckich. Zebrano później popiół i dopiero pochowano. Jest to wielka eskalacja, co tam się mogło wydarzyć.
Ale to, co jest dla nas istotne, to to, że na przykład w Nowogródku Mickiewicz mógł jeszcze znać tę historię, że chowano człowieka z jego ulubionym zwierzęciem, czyli na przykład z psem. Tak więc ona mi była po to potrzebna, żeby pokazać, że taki pochówek razem z ulubionym zwierzęciem był praktyką. No i oprócz ulubionych rzeczy chowano modlitewnik, pióra drobiu, tabakierę i tak dalej, butelkę wódki, ziarno, wiemy, to już o tym mówiliśmy, tu Mikołaj mówił o tym, że ten bardzo często objawiał nam się ten zmarły jako ptak, mamy to też w dziale części drugiej. I ważna sprawa, paznokcie i włosy nigdy nie mogły być w domu rzucane na podłogę, musiały być zbierane i spalane, albo wkładane za pazuchę zmarłemu, czyli zbierało się na przykład paznokcie i później wsadzano zmarłemu z rodziny. Dlaczego? Dlatego, żeby mógł się wygrzebać z trumny, gdyby była taka potrzeba. Bano się tego pochówku po prostu za życia. Jeszcze jedna sprawa. Można zrobić było wykorzystać zmarłego jako kuriera. I Dmochowski opowiada taką historię, że jedna z matek, z reguły dawano krzyżyk, nowy krzyżyk zmarłemu i matka nie zdążyła zdobyć nowego krzyżyka, bo były tylko te domowników i nie dała go swojemu synowi, więc kiedy umarł inny młodzieniec we wsi, a był znajomym jej syna, to ona podarowała mu ten krzyżyk, żeby przekazał jej synowi. Tak, czyli też można było wykorzystać umarłych jako kurierów. Jeżeli chodzi o trumnę, to w krakowskim mamy, że zabijano je drewnianymi kołeczkami, a nie gwoźdźmi. Wytłumaczenie racjonalne mówi, dlatego gwoździe drogie. Wytłumaczenie symboliczne, gwóźdź, to nie jest, to jest przeciwko tak raczej zmarłemu. Jak przeżywano żałobę? Żona miała opłakiwać męża przez 30 dni, krewni w dniach 3, 6, 9 i 40 mieli podczas uczty nie używać żadnych sztućców i siedzieć w milczeniu. Nie można było się odezwać przy tym jedzeniu i co najwyżej później można było zaśpiewać piosenkę jedłyście, piłyście, teraz idźcie precz. Tak, czyli odganiamy. To jest też związane z tymi okruchami, o których mówił dzisiaj już Mikołaj. Tak, ja się już dzisiaj śpieszę, żebym na pewno się wyrobiła czasowo, pilnuj mnie proszę. Ale też ważne było to, że w trakcie tych wszystkich uczt za zmarłego rozsypać albo niezbyt dobrze posprzątać różne okruchy. Tu już mamy ten motyw tego ptaka, tak to ziarno, resztki ze stołu, wiadomo dla kogo są. Jeśli umrze gospodarz, żona ubiera go w czapkę, białą koszulę, w hołoszni i przypasuje, gdy jest on wyposażony już w trumnie, to żona ma rzucić o ziemię nowym garnkiem glinianym, co ma pokazywać, jak nędzne teraz jest jej życie bez tego męża. Ma obsypać obejście owsem, który był właściwie chlebem, bo tracąc męża, ona już nie ma po co żyć. To jest takie bardzo barokowe, bardzo teatralne, tak? Czyli rzucam gar, rozsypuję ziarno, moje życie już jest bez sensu bez tego męża, już, a to jest moje pożywienie. Ten bochenek chleba też jest bardzo istotny przy pochówku. Na przykład na trumnie kładziono dwa bochenki, jeden był dla tych kobiet, które pomagały oporządzić bardzo często całą ceremonię, czyli dla kobiet szykujących izbę. Drugi dla kapłana, to też jest ważne, że cały czas będzie się przejawiało to, że to, co szykujemy dla zmarłego na drogę, dajemy też kapłanom jako formę zapłaty. Zaprasza się kapłana na stypę przecież. Po wyniesieniu trupa żona kładzie też często w miejscu, gdzie on leżał, w miejscu głowy też bochenek chleba. I na zakończeniu pogrzebu ludzie na przykład krzyczą wtedy, śpiewają, teraz idźcie do domu, a pamiętajcie, nie oglądać się. To jest kolejne ryzyko. Znowu, kiedy się obejrzysz w trakcie pochówku, to ten umarły może tam stanąć, może go zobaczyć, może cię przywołać. Trzeba na siebie uważać. Jeżeli chodzi o obrzędy, to wiemy, że wraz z nastaniem właściwie chrześcijaństwa ograniczono święta zmarłych do głównych dwóch. Mamy na przykład te zaduszki. Na terenach Białorusi święto nazywano stawruskimi dziadami i mogło to mieć związek oczywiście z podaniem o Gawrze i Stawrze. Tak, tutaj rzucam samymi cytatami. W Krakowie we wtorek po Wielkiej Nocy, czyli podczas wiosennych dziadów, obchodzono jest święto rękawki. Po śmierci władcy okoliczni mieszkańcy własnymi rękoma usypali wielki kurhan, a na jego wierzchołku archeolodzy dzisiaj odnaleźli korzenie dębu, więc uznali, że to było też miejsce takie pochówku ceremonialne. Gdzieś ten rytualny obrzęd chowania zmarłych i powracania w ramach czasu sakrum, który nie jest czasem linearnym, dobrze, będzie powracał. No i ten guślarz tak bardzo ważny, który przywoływał duchy i był najstarszym z reguły członkiem społeczności.
To, co miałam jeszcze powiedzieć, bo byłem bardzo szybko, to ta właśnie fantastyka literacka i wierzenia ludowe, które nam się pokrywały. Oświeceniowy apriorizm poznawczy sprawiał, że musieliśmy tworzyć na wszystko hasła encyklopedyczne. Wszyscy chcieliśmy być tacy mądrzy, ale one były właśnie, jaki jest koń, każdy widzi. Tak mniej więcej brzmiały, czyli musieliśmy znaleźć wytłumaczenie, chociaż ono nie było naukowe. No i właśnie wszystkie te demony, dusze miały w takim razie pochodzić nam od diabłów, tak wprowadzono. I bardzo Kościół i duchowni będą zwalczali broszurki, tę literaturę jarmarczną odpustową, w której jednak pisano o różnych demonach. I tutaj nam się wszystko pokrywa, bo zlewa nam się postać Dybuka. Dybuk to był też taki umarły, który miał jakieś niezałatwione sprawy. Nie może zaznać spoczynku na przykład z powodu popełnionych grzechów. On także mógł wejść w człowieka i taki człowiek, polecam film Dybuk, opętany przez Dybuka, zmieniał nawet swoją osobowość. Mamy tego upiora, o którym tu już wielokrotnie mówiłam, o upiorach będzie mówił jeszcze Robert. Bardzo polecam książkę Łukasza Kozaka, która to już też była niejednokrotnie przywoływana. Istotne, upiór to nie to samo co wampir u nas. Upiorem jest każdy, kto błądzi. Każda dusza jest upiorem. Do tego możemy to sprowadzić. Upiorem właśnie można było też być za życia. To byli różni ludzie, mogli mieć silną twarz. Mógłby to być każdy samobójca. I stąd mamy tych samobójców romantycznych, literackich. To też człowiek niebierzmowany albo człowiek, który został ochrzczony, ale nie przez kapłana. To znaczy, czy rodzice się śpieszyli na przykład. Jeżeli ten człowiek jako dziecko przeżył, to mógł stać się demonem. Kiedy upiór wychodził z grobu, a wychodził co roku, to mógł być ubrany tak samo jak w momencie pochówku, dlatego to jest ważne, tutaj domy mody pogrzebowej bardzo istotne. Mógł pojawić się też jako pies, jako wilk albo kot. Mógł mieć czarne plecy i to już o tym sobie rozmawialiśmy, że to niekoniecznie oznacza o czarne plecy demon, tylko to mogły być po prostu plamy pośmiertne. Mógł być po prostu też osobą niewidzialną, cieniem istotą i wtedy żyjący czuli chłód, a także zapach cmentarny. Wampira to wiemy wszyscy, on do nas przyszedł prawdopodobnie z Serbii, z Chorwacji, ale są też wzmianki, że nawet samą myśl o wampirze mogliśmy wziąć nawet z Japonii. On stał się modny, to już jest ten, który żywi się krwią. No i to, co istotne też, jak zaglądano do grobów, jeżeli groby, to normalne, że grób czasami opada, tak, od ciężaru. To było bardzo istotne, bo oznaczało, że wtedy to jest pewnie upiór, który wychodzi. Więc trzeba było dobrze przyklepać, żeby tak się nie działo na przykład z naszym krewnym, który umarł, no bo wszyscy będą mówili, że mamy strzygonia w rodzinie, więc trzeba będzie na to uważać. No i oni zostały takimi wypiorami, a dzisiaj będzie jeszcze spotkanie z autorem wypiora, więc o tym sobie porozmawiamy. I dlaczego te wszystkie rytuały są nam potrzebne? Dlatego, że my musimy wprowadzić pewne zabezpieczenia. I te zabezpieczenia to jest właśnie porządne ubicie ziemi, bo gdy grób się nie zapadał, to znaczy, że nikt wtedy nie powstawał. Tu mieliśmy o tym upiorze, tu zabezpieczenia. Co jeszcze? Warto było położyć twarzą do ziemi naszego zmarłego, żeby gryzł ziemię, wtedy trudniej wstać. Wokół grobu robiono ciernie, by nieboszczyk trafił na kolce, a w grób wetknąć kawałek żelaza. O tych zabezpieczeniach tutaj wszystko Państwo mają. Zatykano także wszystkie dziury. Franciszek Dmochowski dużo temu poświęca, wsadzano krzyżyki i w dziurkę często wlewano wodę święconą, gdzie już był na przykład w dziurkę w trumnie. Właśnie w ten sposób, żebyśmy się mogli uchronić. Kąpanie dusz. Kąpanie dusz polega na tym, że trzeba każde naczynie, każdą wodę, każdą ciecz w domu trzeba schować, dlatego że w niej może ta dusza umierającego się wykąpać z jednej strony i tam zostać, wiadomo, śmiertelne wtedy, no albo właśnie to, co już rozmawialiśmy tutaj, co mówił też Mikołaj, urządzamy saunę, ale można jeszcze tą wodą pomóc, między innymi w nocy duchów, czyli kiedy przychodzą do nas nasi zmarli, my organizujemy sauny. Wystawiane są przy ogniskach zbiorniki z wodą, żeby oni mogli skorzystać ze spa. Więc w gruncie rzeczy mamy takie spa dla umarlaka i do tego spa należy wystawianie ogni, gromnice, my się chronimy przy okazji, a niby jeszcze dajemy, rozpalając ogniska, zmarłemu ślad, gdzie on ma się poruszać, znaczy o tędy idź, a z drugiej strony ogień nas chroni, więc nie przyjdzie do nas. Robimy mu saunę, ale także dodajemy, tutaj mamy o tej saunie,
A, i nie wolno tego dnia palić w piecu, bo tam może sobie chillować nasz umarły. Musimy uważać. Tu mamy sauny. Działa? Dobra. Rośliny. Dlaczego rośliny jeszcze? Warto było go przyozdobić. To też jest ochrona dla nas. Ta zieleń i iglaki mają też nas chronić. To zielone igliwie będzie istotne. No i to też jest jakaś myśl o życiu wiecznym. Za to kwiaty są symbolem przemijania, więc my u nas mamy chryzantemy, które nie mają żadnego znaczenia innego niż takie, że u nas po prostu wtedy są. I to raczej przez obecność one stały się symbolem. O karmieniu dusz. Już nie wystarczy czasu. Ważne jest to, że robiono także drewniane maski, tak zwane kraboszki i zostawiano je gdzieś tam w kącie, a następnego dnia trzeba było spalić, ponieważ w tej kraboszce mógł sobie odpoczywać nasz umarły, który przyszedł i się najadł resztkami ze stołu. No i co dawano do jedzenia? A dawano naprawdę wszystko, łącznie z pierogami. Myślę, że te pierogi dzisiaj są, przewijają się już w kolejnej prezentacji, więc warto o nich wspomnieć. Kasza i dużo ziaren, to także jest bardzo dobre jedzenie. No i tłusta jajecznica, żeby się najadł i w końcu poszedł. Dziękuję bardzo.